Hej ludziska, z tej strony Grust i wracamy do naszej kompanii Krwawego Słońca. Oczywiście jesteśmy już w mieście Hochdorf. Czeka na nas tutaj dosyć ciekawe zlecenie, które już kliknąłem. I zwie się ono Hunt Down the Unholds Around Hochdorf. Bierzemy ten kontrakt, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Będziemy próbować. Mamy co prawda 10 ludzi. Nie są oni najwyższych lotów i wytrzymałości. Co prawda mamy tych kuszników. Ale tutaj na przykład jeden kusznik nasz nie ma w ogóle bełtu, więc jest troszkę w dopie. A tutaj nie mają. No nie mają, oczywiście. Ale tutaj coś masz? Nie, oczywiście. Po co byś miał mieć? Taksydermist też miał. No więc on jest w czarnej dopie. Takiej hu hu hu. Bo strzeli raz i nie będzie miał czym walczyć, więc damy mu dzidę. W razie czego. Najwyżej zginie. No to jest pierwszy poziom jeszcze, więc to będzie dosyć śmiesznie. Ale no co, mamy wokół Hochdorf szukać unholdów. Mam nadzieję, że nie będzie ich dużo. No jak będzie trzech, no to arrivederci drużyno. Więc na chwilę będziemy widzieć się przy unholdach. Aha, widzę, że tu jest jakaś kłótnia między dwoma wojownikami. Dobra, tutaj damy temu noblowi co chce. Dobra, zrobimy tak. Mam nadzieję, że nie są jakoś mocno pokłóceni. Jak tu morale? Was humiliated in front of the company. No dobra, trudno. A właśnie, bo ty masz... jest dwóch unholdów, więc będzie ciężko. Jak ja to widzę. No ale dobra, próbujemy. No, jest dwóch. Więcej nie będzie. Charge'ujemy i może zginiemy. Nie ma sensu podchodzić, więc czekamy, aż oni podejdą. O właśnie, ten ma tylko jeden bełcik. No ale czekamy, niech podchodzą. Na razie nie ma sensu dalej się ruszać. Może jakoś nasi oszczepnicy zadziałają odpowiednio. Więc tak, panowie, tarcza do góry, oszczep. Zobaczmy dalej, tu już możemy zacząć strzelać. Skupimy się na jednym przeciwniku. Jest większa szansa, że zadamy mu odpowiednie murany. No to już ten nie będzie miał czym strzelać. Nie będzie miał czym strzelać, więc od razu zrobimy mu dzitkę. I niech on czeka. Następny strzał. I tak będą się regenerować bydlaki śmierdziele. Ale postaramy się jakoś to zrobić, żeby nas nie zaatakowali za bardzo. Tutaj też tarczę do góry podniesiemy. No i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Tutaj ja bym podszedł i zrobił też dzidę. No i czekamy na ich ruchy. No i on się zregenerował praktycznie. Ach, obronił się on niestety. Ale będziemy teraz próbowali go jakoś tu ostrzelać. No niestety próby będą ciężkie z tym, widzę. Więc tutaj próbować go ciachać. Próbujemy go tu okrążyć. Tutaj czekamy dalej. Tutaj też znowu wyciągniemy włócznię i czekamy. A tu podchodzimy i zaczniemy go kroić. Ach, tak nie zadziała. O nie, jeszcze nasz kusznik jest teraz w niebezpieczeństwie. No słabo. Ale nie ma to. Tamto trzeba jakoś się wybronić. Nasz tu kusznik tak już nie ma jak się tutaj odgryźć, więc. A będzie chwilę poczekać, jakoś to zrobimy, prawda? No, pięknie, morale już spadły mu, więc jest git. Na razie próbujemy dalej ciachać. Troszkę niestety musimy się w ten sposób rozliczyć z nimi. A tutaj nie mam jak z nami walczyć. Tu sprzedamy mu też strzałę. No tu nasz koleżka, mam nadzieję, że przeżyje tą walkę. Na razie tłuczemy. Znaczy go nie dobijemy tak szybko. Dobra, kogo on przerzuca? Tego. I tutaj cios. Dobra, ten się trochę podleczy. Okej. Dobra, odepchnął ich. Nie ma tragedii. Mogło być zawsze gorzej. Na razie ciachamy dalej ich. Pchnięcie włócznią. Okej, nie wygląda to tragicznie. Nasz tutaj towarzysz jest ranny. Tu nasz kolejny jest zajęty. O. Sprawdźmy teraz tak. Kroczek. Ciachamy. No możliwe, że nawet bez jakichś większych strat uda nam się z tego wyzwolić. No, dawaj, dawaj. Jeden leży. Pięknie. Jeden leży. Na razie nie będziemy ruszać. Musimy tu jeszcze jakoś rozegrać tego drugiego. I on niech ucieka, bo coś czuję, że on się zaraz będzie chciał na niego rzucić. Dobra, morale mu spadły bardzo. Jest dobrze. Jesteśmy w stanie go ubić. Jeszcze tylko parę pchnięć. Powinniśmy go już ukatrupić. Dlatego przesuniemy tutaj do przodu, bo już morale mu spadły. Dobra, próbuję uciec. No, regeneracja życia jednak. Gonimy go dalej. Mamy okazję dostać ładny exp za to. Więc czekamy, kto będzie mógł podejść, niech podejdzie.
Jeszcze nasz kusznik pięknie ściągnął go. No i proszę, nawet się udało, nawet jakieś dostaliśmy ekwipunkowe sprawy, nie za dużo, tylko dwóch ubiliśmy, ale udało się. Nasi ludzie dostali to, co chcieli, czyli następne nagrody i wykonane zadania. Pięknie, ładnie to poszło. Nie sądziłem, że tak sprawnie dadzą sobie radę w tak słabym ekwipunku. Nawet nie ma dużo rannych. Możemy coś zrobić. Możemy zrobić większy Large Quiver of Bolts. Zrobimy to z dwóch powodów. Pierwszy, nie ma jeden z naszych ludzi w ogóle boltów, bełtów, więc tak, wypodmienimy sobie, który z naszych ma towarzyszy najwięcej. Ty masz najwięcej, więc dostaniesz grubszą sakiewę na to. Ty dostaniesz trochę cieńszą, ale też dobrą. No i proszę bardzo, udało się. Zobaczymy, czy mają tutaj ekwipunek jakiś do... O, strzały mają, ale strzały to mamy jeszcze sporo. Dokupmy sobie narzędzia. I to serce jest warte 138 u nich, a zrobienie farby kosztuje nas 25 i warta jest 75. To się nie opłaca. Więc ja to bym sprzedał, ale zostawimy, bo może się okazać, że jeśli kupimy wino, będzie można to zrobić sobie jakieś jedzonko z tego. Więc no co, ruszamy do Kahlenberg, musimy znaleźć sobie miejsce, żeby podleczyć naszych ludzi. Bo ich leczenie potrwa około 4 do 7 dni, więc wydałoby znaleźć jakąś świątynię mnichów, byśmy się ocucili lepiej. Zobaczmy, co oni mają tutaj ciekawego. No, szczerze mówiąc, nie za dużo. Więc tak, jeszcze nie zakupimy sobie nic ciekawego. Jeśli chodzi o zbroję, też raczej nic. Tu taksidermist też nic na razie. No dobra, to sprawdźmy sobie, co wy tutaj macie za zadanie dla nas. Nie, zrezygnujemy z zadania, nie mam zamiaru szukać, bo jesteśmy ranni. W takim razie ruszymy do... O, proszę, Blankenstad. Mają tam świątynię, będzie można podleczyć naszych ludzi. Więc za chwilę, jeśli po drodze nie spotkamy na jakieś niewygodne... Czy... Nie... Ach, nieważne. Dobra, jesteśmy w Blankenstad, zaraz zobaczymy. Mamy tutaj piękne. Oj, dużo to będzie pieniążków, ale warto. Warto, niech będą podleczeni. To znowu mamy problem z gotówką. Gotówki mamy brak, więc trzeba będzie wziąć zadanie. No nie no, znajdź East and somewhere around the region unseen claims. Potrzebujemy czasu, żeby się nad tym zastanowić. Najbliższe miasto możemy zacząć z Seafield albo Neudeich. Zobaczymy w takim razie Seafield, czy coś mają. Jeśli nie mają, to popłyniemy sobie na Neudeich i może coś, jakieś zadanie się po drodze znajdzie. Jesteśmy Seafield i Seafield ma nam zadanie. Co wy chcecie, żebyśmy zrobili? Nocą będziemy musieli walczyć z jakimiś nimi. Zobaczmy, czy wy macie tutaj coś ciekawego dla nas. Niekoniecznie. Obawiam się, że możemy nie dać rady temu zadaniowi. Temu zadaniu. Mamy tu dwóch rannych potężnie. Tym bardziej, że Gerhard nie jest zbytnio przygotowany. Gerharda w takim razie wycofamy. Zabierzemy mu hełm i damy naszemu Morynthowi. I może w takim okrojonym składzie damy radę, więc tak, tu robimy odpoczynek i czekamy, aż to coś nocą przyjdzie i będziemy z tym walczyć. No i walka się rozpoczyna. No i tak jak się obawiałem, trafiliśmy na przeciwników Alpy. Nie mamy jako teraz zbytnio do trafienia ich, więc tutaj raczej będziemy czekać, aż podejdą bliżej. Trzeba w miarę blisko się trzymać drużynowo. Pięknie, jeden podszedł dosyć blisko, żeby ostrzelać. Jeśli się uda, to się przesuną. Jeśli nie, no to się nie przesuną, ha, ha, ha. Aś, nie trafił, bydle. Nie ma sensu, by odchodzić zbytnio, ale zrobimy krok. Kurczę, też nie trafił. No to ich nie będziemy ruszać za daleko. Podejdziemy jeszcze Dieterem. Kurde, Dieter, czemu ty nie trafiasz? Bydlaku śmierdzielu. Dobra, musimy mieć w miarę skupisko tych ludzi. Więc na razie tyle. Teraz zobaczymy. Dobra, podchodzą. Już usypiają nam ludzi. A podeszło do nich, do nas bliżej. Ach, kolejne pudło. Przeładowanie broni. Jej, ten strasznie pokarany ma przez to, że ma zwichnięte to. Więc na razie podchodzimy. Budzimy naszego towarzysza, żeby nie spał. Pięknie. Pierwsze uderzenie udane. Musimy jakoś tutaj rozgraniczyć to. Może być ciężko. Zobaczmy, tutaj mamy szansę 38.
Próbujemy tego. Trafił pięknie. Trochę podeszli bliżej, ale boję się, że zaraz go któryś uśpi. No właśnie. Dwóch uśpił, niedobrze. Ale dobra, mamy tak, możliwość tego budzimy, śpiocha. Tego budzimy, śpiocha. I teraz trzeba będzie się przesunąć, ale mamy łuczników, więc podchodzimy w kupie. Dalej trzymamy dystans w miarę. Nasi kusznicy będą musieli zacząć strzelać celnie. No i czekamy na dalszą rozwój wydarzeń. No właśnie, tego się obawiam. Będzie atakował Uny, usypiany i bity. Jeśli tak dalej pójdzie, to nam go mocną fuką i zabiją. Teraz tak. Tutaj zdążymy podejść, ale na razie, tak mówiłem, poczekamy. Spróbujemy ostrzelać kusznikami. Jest tutaj pudło. Tutaj podejdziemy w tą stronę bardziej. Tutaj spróbujemy... Nie, nie zadziała tutaj nic. Tutaj zrobimy też skupienie. Ten pan nam może zaraz zginąć. Mamy możliwość dźgnięcia tego. Ach, pudło. Kolejnych tam uśpili. Tak, tego śpiocha budzimy. Ja bym podszedł nim, ale to się wiąże z tym, że on może zginąć. Więc ja bym go nie ruszał. Liczmy na to, że nasz tutaj strzelec coś ogarnie. Pięknie, trafił go. Teraz mamy szansę podejść następnymi. 89%. Dobrze, kolejny oberwał. Cofamy się oczywiście do tyłu. Teraz tak, tutaj krok zdałem zrobić. Tak, wybudźmy go. Wróćmy do środka. Tutaj też nie ma za bardzo jak. Nie, nie zaatakuję go nawet w tej turze, więc to nie ma sensu. No, chyba w tej chwili nic więcej nie zrobimy. Ale trochę przesuniemy. Dajmy go do tyłu. No i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Okej, okay, jednego już usypia i od razu atak. No właśnie, i to samo pewnie się zaraz stanie z nim. No właśnie, to jest mocno i bolesne. Dobra, ten podszedł. Kurczę, dalej próbują jego lać. Uuu, to nawet podwójnie. Dobra, przeładował broń jedynie. Tutaj jesteśmy w stanie podejść. Dźgnięcie, pięknie. Teraz trzeba ich wybudzić. Tutaj na razie nic. No, świetnie, teraz nam jeden padnie, coś czuję. No i niestety, jeden zginął. Nie udało się. No, na razie bez strat nie obędzie się, coś czuję. No, a piękne pchnięcie Morymfa. Na Morymfa można liczyć, jak widać. Zaraz zobaczymy, jak tu pozostało. Padałoby obudzić naszych śpiochów. Próbujemy podejść, dźgnąć. Ach, pudło. Dobra, obudź go. Tak, 34, 37, zaraz, spróbujmy. Ach, pudło. Tutaj naszego Konrada zostanie Faures. Faures, obyś trafił, jednego chociaż zdjął. Ach, pudło. Nie wygląda to najlepiej. Będziemy podchodzić niestety. Wysuniemy trochę ludzi naszych. Zobaczymy dalej. Ach, kolejny uśpiony, ale nie ma problemu. Podchodzimy i go budzimy. Więc pobudka, nie ma spania. O, tutaj budzonko. Gdzie trzeba podejść. Mocno no właśnie. Zobaczmy, kroczek, czy ty dasz rego... Ach, nie trafił, co za pech. Dobra, podejdźmy tu. Obudźmy tego. Tu obudzimy, przeładujemy i na razie tyle. No i znowu usypianko, co za bydle. Kowalność, no nic, nie wyszło, to krok do przodu. Tutaj Konrad do przodu też. Pięknie, trafił go i możemy obudzić naszego tutaj towarzysza. Zobaczmy, czy ty jesteś w stanie trafić. Ach, nie trafił, dobra, przesuniemy nim. I na razie czekamy dalej. Ładujemy broń, tyle. Kolejny będą usypiać. No jest to bolesne. Coś czuję, że więcej nam zginie ludzi, jak tak pójdzie dalej. Oszby, dobra, przeżył, ale już jest w bardzo złym stanie. Ach, tutaj piękne uderzenie. Kogoś tu trzeba by obudzić. Obudźmy tego pana. Tego. Jesteśmy w stanie też strzelić. Ach, pudło. Dobra, zróbmy krok, spróbujmy dźgnięcie. Pięknie, tylko teraz w najgorszym momencie się pojawili, bo aż z tej strony.
Teraz będą nam usypiać ludzi, no właśnie. Tutaj spróbujemy podejść tutaj, zblokujemy go. Tutaj zrobimy kroczek, troszkę będziemy lawirować teraz naszymi ludźmi. Żeby osłonić, mam nadzieję, że nasz Konrad tarczownik nie ucieknie. Okej, tarczownik nas się względnie obronił. Przeszedł mu strach, ale na razie będzie stał. Zobaczymy, co dalej zrobią przeciwnicy. Na razie usypiają. Ach, je dotkliwie atakują. Spróbujmy zadejść tego pana. Piękne pchnięcie. Oj, żeby nie zginął nam kolejny gracz. Znaczy gracz. Najemnik. No, to może być dosyć ryzykowne, że nie wszyscy będą w stanie walczyć. Jak tak dalej pójdzie. Zbliżymy. Ach, tu niestety Tobior nie trafia. No i tak trudni przeciwnicy są. Coś czuję, że nasz ten tutaj Erling dostanie mocno. 39 zacznie. Ach, tutaj niestety pudło. Trzeba będzie przesuwać naszych ludzi. Jakoś nam dadzą w końcu radę. Tak będzie ich pewnie kolej. O, nie do końca. Jest szansa, że go trafimy. Jest, dostał, tylko teraz są z przodu. I coś czuję, że tam zginie zaraz Geralt. No właśnie. Podejdźmy naszym tutaj Erlingiem. Czy Alp zostanie? Niestety pudło. Kogo teraz uśpi? Uhuhu. Oberwał potężnie. Dobra, został ostatni. Został ostatni, jest szansa, że go jeszcze uda nam się ukatrupić. Ale coraz mniej na to widzę, bo będzie pewnie chciał uciec. Tutaj on już ucieka niestety. No. Jeszcze jest szansa, że nie jest... Jest jeszcze szansa, że on będzie chciał uciec, a nie walczyć. No niestety usypiać będzie kogoś. I zobaczmy Erling, czy go dobije. Niestety Erling nie trafia. Zobaczmy, to Bjorn, przyładuj kuszę i niestety pudło. Dobra, spróbujmy dźgnięcie, udało się. Niestety, Dieter the Follower zginął nam. Wie, że kandydat był z niego. No i to samo Konrad Tarczownik, też niestety zginął. Niestety bolesna strata, ale niestety tak to wygląda. Zadanie wykonane. Zadanie wykonane. Będzie trzeba rozdzielić łupy. No dobrze, nie wysłaliśmy Gerharda, bo mógłby faktycznie nam zginąć. I kilku czołowych nam tutaj poginęło niestety. Trzeba będzie w takim razie podzielić się wyposażeniem pozostałym po naszym wojowniku. Lienhard, w takim razie Lienhard, tobie damy tu plusy. Ale no, Faures wciąż żyje i Morynth, więc jest dobrze. Lienhard, co by ci tu dać? Ty będziesz naszym miecznikiem w sumie w przyszłości. Więc ja bym ci dał już praktycznie odzyskiwanie sił. To ci się na bank przyda. Na razie będzie wyglądało to w ten sposób. Nasz Erling, ty będziesz naszym chyba nowym tarczownikiem. Więc Erling tarczownik. I tyle. No, tu nic więcej nie wskuramy. No, są trochę ranni nasi ludzie, nie powiem, że nie. Ale w końcu dojdziemy do Seafield. I zadanie wykonane. Sporo nam ludzi zginęło, no ale cóż, takie jest życie najemnika. Myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Więc widzimy się w następnym odcinku. Przy następnych zadaniach. Trzymajcie się. Hej.